Cześć, z tej strony Anna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, witam Was w drugim odcinku Keto Q&A i naprawdę nie spodziewałam się aż takiego fantastycznego odbioru pierwszego odcinka. Zadawaliście w komentarzach bardzo dużo pytań, więc umówmy się, że jeżeli właśnie zadajecie jakieś pytanie, na które chcecie, żebym odpowiedziała, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć w komentarzach na wszystkie, dlatego jeżeli daję łapkę w górę albo daję serducho, to znaczy, że w jednym z kolejnych Q&A poruszę ten temat. Dzisiaj odpowiemy sobie na 6 pytań, czyli podwajamy ilość pytań, bo naprawdę dostałam ich od Was bardzo wiele, no ale bardzo mnie to też cieszy. Odpowiemy sobie dzisiaj na takie pytania. Skąd wiadomo, kiedy jesteśmy już w ketozie? Jakich produktów zdecydowanie unikać na adaptacji? Jak to jest z efektem jojo po keto? Czy miesiączka wywala z keto? Jak wygląda temat TKD, czyli Targeted Ketogenic Diet okołotreningowo? Oraz czy można być honorowym dawcą krwi, będąc na keto? Zapraszam! Moi drodzy, na początku przypominam, że jeszcze przez parę dni trwa naprawdę mega promocja na kurs Keto Start, także jeżeli jeszcze nie zapoznaliście się z tym kursem krok po kroku keto adaptacja, którą możecie przejść razem ze mną, to odsyłam Was do linku, który jest w opisie tego filmu. No a my od razu przechodzimy do pierwszego pytania. Skąd wiadomo, że jesteśmy w ketozie? Jeżeli chodzi o to, co możemy tak naocznie zaobserwować zero-jedynkowo, no to jest poziom ciał ketonowych we krwi mierzony, czyli beta-hydroksymaślanu. I przyjęło się, że jest to powyżej 0,5 mmol na litr. Natomiast to nie jest tak, że musimy zmierzyć sobie ciała ketonowe i wtedy na pewno jesteśmy w ketozie, bo możemy po pierwsze na początku mieć też większe ilości tych ciał ketonowych, dlatego że po prostu jeszcze ich efektywnie nie utylizujemy, więc tutaj też mierzymy zawsze glukozę i ona powinna być na odpowiednio niskim poziomie. Ale moim zdaniem dużo lepszym albo równie dobrym pomiarem jest po prostu sprawdzenie naszego samopoczucia. Jeżeli nie odczuwamy już ciągłego głodu i możemy mieć dłuższe przerwy pomiędzy posiłkami, jeżeli mamy stabilny poziom energii w ciągu dnia, jeżeli czujemy taką większą jasność umysłu, to są to wszystko sygnały, że rzeczywiście ta ketoadaptacja przebiega poprawnie albo wręcz się zakończyła. Natomiast nie ma takiej jednej, po prostu jednego momentu, kiedy było przed ketoadaptacją i jest po, bo to jest proces i tak naprawdę im dłużej w tym procesie jesteśmy, oczywiście on się zmienia, my też zmieniamy różne rzeczy, między innymi makro, ale dzięki temu tym bardziej jesteśmy zaadaptowani i wchodzimy na coraz wyższy poziom nie tylko stanu ketozy, ale również tej elastyczności metabolicznej, o którą nam przecież chodzi. Jakich produktów zdecydowanie unikać na ketoadaptacji? No tutaj lista może być całkiem długa i o tym właśnie konkretnie szczegółowo mówię w kursie Keto Start, natomiast na pewno będą to wszystkie produkty, które mają dużo węglowodanów, czyli standardowo, oczywiście to jasne na pewno, słodycze, węglowodany proste, najlepiej jeżeli chodzi o owoce, to po prostu zostawić na początku adaptacji tylko owoce jagodowe, a resztę odrzucić. No i produkty skrobiowe typu ziemniaki, oczywiście wszystkie kasze, wszystkie zboża to są też produkty, które mają dużo węglowodanów, a także produkty strączkowe. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe produkty, to tutaj ja bym postawiła na produkty nieprzetworzone, bo bardzo często w tych produktach mocno przetworzonych, takich gotowcach, które możemy kupić w sklepie, również chowają się po prostu węglowodany, więc na to zwróćmy uwagę. No i też ja zawsze podkreślam, że dieta keto również powinna być prowadzona w sposób zdrowy i dobry dla nas w długim okresie czasu, czyli unikamy właśnie też pod tym kątem nie tylko produktów przetworzonych, ale na przykład tłuszczów trans czy olejów rafinowanych typu olej rzepakowy i także unikamy smażenia potraw bardzo długo, spalania ich, czyli na przykład jeżeli robimy sobie ten przysłowy wyboczek, no to po prostu nie robimy go na skwarki, bo to też nie będzie zdrowe i takich produktów powinniśmy podczas ketoadaptacji unikać.
czy po ketoadaptacji następuje efekt jojo. Z mojego doświadczenia i z mojej wiedzy wynika, że następuje on zdecydowanie rzadziej niż po innych modelach dietetycznych, innych modelach odchudzających. Chociaż oczywiście, jeżeli nawet przejdziesz poprawnie ketoadaptację, ale potem po prostu rzucisz się na bułki, ciasteczka, słodycze, chipsy i będziesz jeść dużo, dużo ponad Twoje zapotrzebowanie kaloryczne, no to nie oszukujmy się, keto to nie jest jakaś dieta cud, która uchroni Cię przed ponownym nabraniem kilogramów. Natomiast jeżeli po pierwsze poprawnie przeprowadzimy ketoadaptację, a później nawet wracając do węglowodanów zachowamy umiar, to tego efektu jojo być nie powinno. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że efekt jojo często następuje dlatego, że mocno tracimy masę mięśniową, a nie tylko tkankę tłuszczową na większości diet. Na keto zazwyczaj nie ma tego problemu, bo w porównaniu do innych modeli żywieniowych podczas nawet ketoadaptacji tej tkanki mięśniowej nie tracimy tak dużo. Kolejna sprawa jest taka, że efekt jojo jest ściśle związany z tym, że jest bardzo duża restrykcja kaloryczna. Na ketoadaptacji przykładowo wcale nie trzeba mieć dużej restrykcji kalorycznej, żeby chudnąć. Dlatego tutaj zazwyczaj tych kalorii wcale na keto nie jemy tak mało i to nie są diety 1000 kalorii. Kolejna rzecz jest taka, że często właśnie po tych redukcjach mamy większy apetyt. Natomiast na keto hormony się stabilizują, grelina nam idzie w dół i tak naprawdę problem większego apetytu nas nie dotyka. Jeżeli poprawnie z tej ketozy wyjdziemy, a nie na takie hura, po prostu nagle znowu wszystko obrócimy o 180 stopni, to ten apetyt dalej powinien być unormowany, bo stany zapalne zostały obniżone, bo właśnie hormony nam się uspokoiły i dlatego też efekt jojo nie powinien nas dotknąć. Metabolizm, jak pokazują badania, również zazwyczaj jest lepszy na tłuszczach niż na glukozie, więc to jest kolejna rzecz, która sprawia, że po prostu dobry metabolizm, brak efektu jojo. I jak pokazują badania, osoby na dietach ketogenicznych, na dietach niskowęglowodanowych spalają nawet o 300 kilokalorii więcej na dobę niż osoby na dietach wysokowęglowodanowych, więc to jest też właśnie połączone stricte z naszym metabolizmem. Poza tym, jeżeli Twoja dieta będzie bogata odżywczo, nie będzie prowadziła do niedoborów, a właśnie na keto mamy bardzo wiele produktów, które są gęste odżywczo, które dostarczają nam wszystkich potrzebnych mikroskładników, wszystkich potrzebnych witamin, no to wtedy również będziemy po prostu na przyszłość nawet zapobiegać efektowi jojo. Kolejne pytanie, czy miesiączka wywala nas z keto? Nie, miesiączka nas nie wywala z keto, natomiast prawdą jest, że poziomy ciał ketonowych u kobiet mogą się wahać i mogą się obniżać w zależności od dnia cyklu. Przykładowo w fazie lutealnej u kobiet do góry idzie progesteron, który jest fantastycznym hormonem, natomiast jest to hormon, który spowalnia nasz metabolizm i który sprawia, że jesteśmy bardziej insulinooporne. Dlatego też w tej fazie właśnie możemy po prostu ten metabolizm mieć niższy i także możemy mieć niższe poziomy ciał ketonowych. Natomiast to nie oznacza, że to jest coś złego, to jest po prostu u kobiet 100% fizjologia i zupełnie się tym nie martw, jeżeli nawet jesteś właśnie w tej fazie, czy czujesz się troszkę gorzej, a potrafisz obserwować swój cykl, no to to jest naturalny proces, tak samo jak zatrzymywanie wody w organizmie, czy te parę kilogramów, nawet więcej właśnie, które się waha u kobiet w przeciągu miesiąca, także tym zupełnie się nie martwimy, bo jest to po prostu dla nas całkowicie normalne i fizjologiczne. Piotr zapytał o to, czy mogę powiedzieć więcej o TKD, czyli właśnie tej celowanej diecie ketogenicznej i o tym, jak ładować węglowodany okołotreningowo, czy łączyć właśnie węglowodany z tłuszczami. Otóż moi drodzy, po pierwsze, żeby w ogóle myśleć o TKD, musimy najpierw przejść poprawnie ketoadaptację i nasz organizm musi korzystać z ciał ketonowych jako preferowanego źródła energii. Wtedy możemy mówić o TKD. TKD jest bardzo dobrą metodą dla niektórych osób. I teraz tak, są to kwestie bardzo indywidualne, ale z drugiej strony można powiedzieć, że rzeczywiście osoby, które mają bardzo intensywny trening, szczególnie sportowcy, bądź osoby, które rzeczywiście intensywnie trenują, typu HIIT, czyli High Intensity Interval Training, typu crossfit, czy sprinty, albo jakieś długodystansowe biegi, te osoby rzeczywiście mogą czuć się lepiej na TKD.
Jeżeli jesteśmy w ketozie i okołotreningowo zastosujemy węglowodany, to po pierwsze szybciej uzupełniamy te rezerwy glikogenu mięśniowego, który jest nam potrzebny, i to też pomaga nam jakby w szybszej regeneracji potreningowej. Natomiast ja uważam, że naprawdę trzeba to sprawdzić indywidualnie na sobie, bo bardzo różnie reagujemy na te węglowodany i też to zależy od poziomu naszej adaptacji. Czyli niektórzy na początku mogą te węglowodany znosić niezbyt dobrze, na przykład w drugim miesiącu od rozpoczęcia swojej keto przygody, ale na przykład po pół roku może się okazać, że jest super i na odwrót, także to naprawdę trzeba sprawdzić na sobie. Badania najnowsze pokazują, że niekoniecznie TKD sprawdza się przy sportach siłowych, bo tutaj jeżeli chodzi o budowanie stricte masy mięśniowej, wcale te węglowodany nie są nam potrzebne, ale tu znowu trzeba dać gwiazdkę, że to również na to mogą wpłynąć kwestie indywidualne. I teraz tak, w jaki sposób prowadzić to TKD? Po pierwsze, węglowodany spożywamy okołotreningowo, w zależności od osoby, od 15 do 50 gramów tych węglowodanów. Najlepiej, żeby to były węglowodany proste, ale żeby to nie była fruktoza, bo fruktoza praktycznie w całości trafia do wątroby, czyli nie osiągniemy tego efektu, o który nam chodzi. Czy łączyć je z tłuszczami? Ogólnie według mnie nie jest to dobra strategia okołotreningowo, chyba że łączymy je z MCT. Węglowodany nie mają większego wpływu na MCT, on od razu zamieniany jest w energię, więc wręcz może nam na przykład taki koktajl, gdzie mamy po prostu węglowodanowy plus właśnie czy to dodatek oleju MCT, czy jakiegoś proszku ketogenicznego, może nam to wręcz pomóc właśnie w lepszych po prostu osiągach podczas treningu. Songo zapytał, i to już będzie ostatnie pytanie na dziś, kiedyś byłem honorowym dawcą krwi, czy będąc na keto można oddawać krew i czy te wyniki nie zdziwią lekarza prowadzącego? Nie ma najmniejszych przeciwwskazań do oddawania krwi, jeżeli jesteśmy w ketozie. Tam nic takiego nie wyjdzie, co byłoby niepokojące. Wręcz zazwyczaj osoby, które są w ketozie, ta ich krew jest bogatsza, jesteśmy zdrowsi i lepiej odżywieni, jeżeli dobrze tą ketozę oczywiście prowadzimy i ona jakby nam sprzyja. Dlatego też bardzo wiele osób wręcz zostaje honorowymi dawcami krwi właśnie będąc w stanie ketozy, no bo po prostu ich zdrowie się poprawia, a warunkiem tego, aby krew oddawać, jest właśnie dobre zdrowie i te parametry, które są do tego potrzebne u osoby zdrowej, która jest w stanie ketozy, będą wręcz działały na plus, a nie na minus. No dobrze, moi drodzy, to tyle w temacie kolejnego Q&A. My razem z panem Awokado bardzo wam dziękujemy za uwagę i widzimy się w Keto Wtorku na pewno i w kolejnym Q&A już za tydzień. Do zobaczenia, cześć!